Przyjmuje się, że dzisiaj branża farmaceutyczna w Polsce to jest około 1,3% produktu krajowego brutto, który jest tworzony. Czyli jeżeli byśmy mieli to policzyć, no to w dzisiejszych pieniądzach równałoby się to kwocie około 26 miliardów złotych rocznie. Więc tyle generuje branża farmaceutyczna wartości dodanej. Bardzo istotne jest to, że branża farmaceutyczna w Polsce to jest tworzenie nowych miejsc pracy wysoko wykwalifikowanych, a więc takich, gdzie znajdujemy zatrudnienie dla ludzi z coraz lepszymi kwalifikacjami. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, musimy pamiętać o tym, że każde miejsce pracy w jakiejkolwiek działalności związanej z ochroną zdrowia, czyli czy to będzie szpital, czy to będzie usługodawca, czy to będzie producent wyrobów medycznych, czy to będzie branża farmaceutyczna, zatrudnienie jednej osoby bezpośrednio w branży generuje dodatkowe zatrudnienie od 3 do 5 osób poza branżą, które pracują na usługi dla tejże branży, czyli nie są bezpośrednio związane 1 do 1, oni nie są zatrudnieni bezpośrednio w sektorze, ale są zatrudnieni dookoła sektora. I jeżeli to przełożymy z kolei na złotówki i na to, że ten wpływ 26 miliardów wartości dodanej dla gospodarki, która jest wytwarzana co roku, pomnożymy przez 3 albo przez 4 albo przez 5, no, uśredniając przez 4, no to widzimy, że jest to ogromny rynek, bo rynek, który razem ze swoimi dostawcami, razem z biznesami i serwisami, które działają dookoła niego, no, osiąga kwotę blisko 100 miliardów złotych. Myślę, że to, co przyświecało firmie zamawiającemu, no to to, żeby faktycznie pokazać nie w sposób jakoś specjalnie wyróżowiony, nie jakoś specjalnie ugłaskany, ale rzetelny to, że GSK jest obecny w Polsce od 3 lat, że jest obecny nie tylko i wyłącznie incydentalnie, że była okazja, to popełniliśmy jakąś inwestycję, a później to trapiemy się po głowie i zastanawiamy się, co z tym zrobić, tylko na zasadzie właśnie takiej, że podjęliśmy decyzję strategiczną obecności w Polsce, ulokowaliśmy tutaj część działalności produkcyjnej, ulokowaliśmy tutaj ileś centrów doskonałości, czyli różnych obszarów, które obsługują nie tylko i wyłącznie rynek polski, ale są hubami dla co najmniej kilku innych krajów, a często promieniują na całą Europę, jak w przypadku chociażby serwisów IT czy centrów logistycznych. I że to jest te 20 lat, to jest tylko i wyłącznie wycinek jakiejś szerszej układanki, która w dalszym ciągu się toczy, czyli trochę można powiedzieć na zasadzie byliśmy, jesteśmy, będziemy i chcemy dalej tutaj działać. Z jednej strony bardzo istotne, pewnie nawet istotniejsze, przynajmniej z mojej perspektywy, niż suma nakładów inwestycyjnych netto na prowadzenie działalności w Polsce, jest to, że to jest już długa historia i ona ma swoją kontynuację. Niezależnie od tego, bo wiadomo, że bywają czasy lepsze i gorsze i czasami biznes działa lepiej, przynosi większe zyski, czasami koniunktura jest gorsza i wtedy zawsze powstaje pytanie, czy ciąć jakąś działalność, czy z niej nie rezygnować, a więc jest to rozwiązanie na dobre i na złe.